Cześć, witajcie. Mamy 11 lipca 2023. Żniwa w pełni. U nas już jęczmiona poszły pod kosę. Wyniki. Kilku kolegów obdzwoniłem, jakie są wyniki w jęczmionach. To między 3,5 tony, tam gdzie powypalane, do 6. Czyli skromnie mówiąc, jest nędznie, tak? Ale jak zaczynamy żniwa, trzeba myśleć o kolejnej obróbce, czyli kolejnym roku. No i na te problemy właśnie z tak zwaną Saharą, jaka u nas panuje, trzeba coś pomyśleć. No i rozwiązaniem częściowym na te problemy jest głęboka uprawa, jaką jest głęboszowanie, tak? I maszyna, która za mną stoi, tak? Odwracam kamerę, pokażę tą maszynę, trochę poopowiadam i na koniec pójdziemy do magazynu, pokażę wam elementy robocze, części i ceny, tak? I powiemy sobie generalnie o cenie tej maszyny. Przede mną głębosz firmy Landstahl, oznaczenie GSC300+. Popowiadam ogólnie o tej maszynie i na niej się dzisiaj skupimy, wyłącznie na tej maszynie, tak? Służy do głębokiego spulchnienia ziemi bez przemieszczania warstw ziemi w pionie, tak? Czyli tak jak pług nam obraca, przemieszcza nam warstwy ziemi w pionie, jak kultywator, tak jak tutaj jest ten z boku, służy do mieszania i do przemieszczania ziemi w pionie, czyli od dolnej warstwy przenosi ziemię do góry, to ta maszyna służy do tego, żeby na głębokość nawet do 50 cm spulchnić ziemię, ale nie przemieszczać ziemi w pionie, tak? Jak ona jest zbudowana, tak? 3-metrowa maszyna, 6 zębów roboczych, podwójne sprężyny, system zębów Michel. System zębów Michel wysoki charakteryzuje się tym, że na dole jest dłuto dwustronne, może być i jednostronne z wymiennymi nakładkami. I odkładnica. Odkładnica na dwa otwory motowana na słupicy. No to jest system wysoki. Gdyby było na jedną śrubę i ona jest wtedy niższa. I wtedy mamy system niski, Michel. Tu jest oznaczenie. Możecie sobie zobaczyć. CP6060 i CP6059. To są oznaczenia słupic. Oznaczenia odkładnic CP60, 64 i 65, jak dobrze pamiętam. No i dłuta z rozstawem na 80 mm. Później pójdziemy na magazyn, to wam pokażę elementy robocze, przynajmniej jeżeli chodzi o dłuta, tak? Tu mamy piersi, czyli te odkładnie do góry w standardzie i występują jeszcze w wersji napawanej. To później wam wrzucę zdjęcie, jak wygląda wersja napawana i jakie tam są ceny. 6 elementów roboczych, układ taki w układzie V, tak jak w samolocie skrzydło, żeby te naprężenia po prostu na maszynę sobie ładnie rozbić. Głębokość ustawiamy kołami podporowymi na takich śrubach rzymskich. Dwa koła podporowe z jednej i z drugiej strony. Głębokość ustawiana na sekcji hydraulicznej. Tutaj mamy sekcję hydrauliczną. Siłowniki i siłownik. Na siłownikach mamy klipsy. Klipsami sobie ustawiamy głębokość, zaciskamy i głębokość jest ustawiona, tak? Tu mamy taki równoległobok. Wał podwójna kolczatka z regulacją na śrubie kąta
pracy między wałami, tak? Czyli tak, żeby pierwszy wał wszedł troszkę płycej, ten idzie głębiej, tak? Czyli pierwszy, jeżeli chodzi o ustawienie, tak? Tak to wygląda, jeżeli chodzi o budowę, o ilość tych zębów. Tutaj o, możemy przyłożyć, jakie są duże zęby, tak? O, w ten sposób. To jest wystarczające do takiej typowej uprawy. Ja zamawiam to typowo z zębami właśnie na podwójnej kolczatce, bo jeżeli chodzi o głęboszowanie, najlepiej one się sprawują. Można zamówić na innych wałach, ale generalnie ja uważam z doświadczenia, że te wały są najlepsze do współpracy z tą maszyną. Maszyna typowo zawieszana na ciągniku na tylnej belce. Trójpunktowy układ zaczepienia. Regulacja. Dwie regulacje, czyli mamy głębokość i kąt pracy. Kąt pracy możemy ustawić sobie na śrubie rzymskiej, a głębokość ustawiamy tutaj na kołach podporowych i na wale, tak? I teraz tak, maszyna dobrze pomyślana. Wszystkie takie tego typu połączenia, mamy bolec smarowany, te wszystkie elementy tutaj są smarowane, czyli tak, gdzie słupica, tu jest zaczepiona, sprężyna jest zaczepiona. Gdzie ma ruch, tam są punkty smarne. Możecie się przyjrzeć po prostu, jak to jest skonstruowane i dobrze pomyślane. Widzicie, tutaj to, co jest regulowane, podnosimy wszędzie punkty smarne. Nie ma problemu, żeby tu dochodziło do jakiegoś zacierania. U konkurencji podobne głębosze oglądaliśmy na targach. To trzeba się przyjrzeć, że te sprężyny są w tej maszynie grubsze, mocniejsze. W innych maszynach nie ma tego smarowania tutaj. Więc jeżeli chodzi o rynek polski, to uważam, że jest to jedna z najlepszych maszyn na systemie Michela, tak? Teraz pójdziemy na magazyn, to pokażę Wam elementy robocze i ceny. Cena takiej maszyny wyjściowa 55 tysięcy złotych netto. Rabat, jaki możemy na tą maszynę dać, do uzgodnienia przy zakupie. Jesteśmy już na magazynie, pokażę Wam części do głębosza, jakie tam przychodzą dłuta w oryginale, bo to jest dłuto w oryginale Zamy. O oznaczeniu CP6028S, jest to standardowe dłuto, jest to dłuto kute, rozstaw tu otworów jest 80 mm, fi otworów jest fi 16, okienko jest przewidziane na 30x180, tak? Dokładnie to tu jest troszeczkę ponad, bo jak weźmiemy miarkę, to jest tak, 185 po jednej stronie, a ona ma trochę tu ze stożka i widzicie, tu jest 180 po tej stronie. A generalnie okienko 180 na 30 nominalnie i to jest standard. A my, tak jak przychodzą w oryginale w Landstalu, te dłuta, mam tu ściągę, są po 230 zł netto. Mam je na magazynie od ręki i teraz tak, w zamienniku tego typu dłuta mam Weichuparcie, to jest Austria, i popatrzcie sobie różnicę. Wymiarowo generalnie jest to samo, okienko jak popatrzymy sobie, to jest tak, 185 na 31 mm. Rozstaw otworów też 80, tak samo, 16. Dłuto ono wychodzi dzisiaj 200, ściągawka po 200 zł. I teraz tak, to są jedne i drugie dłuta, są dłutami dwustronnymi, tak? Czyli z jednej strony nam się czubek zużyje, trochę to się
zużywa po długości, wybijamy, obracamy i drugą stroną pracuje, tak? Jedne i drugie to samo. Różnica jest taka, że to jest symetryczne, o popatrzcie sobie, tu jest 1,5 cm, tu jest 1,5 cm i ona tu ma 6, tak? Tu też jest 6, ale jest taką różnicą, że u góry, tam gdzie się zużywa, jest 2,5, a tu jest centymetr, tak? To jest taka różnica, jeżeli chodzi o ten oryginał kuty względem tego oryginału takiego z... to z takiego płaskownika robią, tak? Z dobrej jakości stali. Tu jest ładnie to wypalone, zresztą widać, że to na laserze jest wypalane. Kształt jest zachowany, no z tą różnicą, że właśnie ta część ścieralna górą jest tutaj grubsza, tak? Te 230, te 200 zł netto. I teraz tak, z IQ Partsa mamy dłuta nakładkowe, czyli coś takiego. Okienko takie samo jak tutaj. O, i w ten sposób popatrzmy sobie na to. Okienko jest tak samo. Ono tu jest na prosto ścięte. I przód jest dwa otwory, czyli takie mocowanie tutaj jest, tak? Mamy dwa otwory i te nakładki przychodzą sobie tutaj. O, przykręcamy taką nakładkę, to jest nakładka standardowa, tak? Grubość 20 mm, szerokość jest 70 i tu długość jest 145. Na dwie śruby mocowane, tu nakrętka chowana w tych gniazdach, czyli jak ziemia idzie, to nakrętek nie obrobi, tak? Czyli to one są tu schowane. Nie ma później problemu z odkręceniem. I teraz tak, korpus, czyli to mocowanie. Mamy ściągawkę i dłuto nakładkowe 230 zł. To 230 zł. Nakładka standard 51 zł. I nakładka, no już taka super mocna, z węglikami. Dwie płytki z węglika tutaj, o widzicie. Nawet nie boją się nazwę podać swoją, IQ Parts. Czyli płytki z logiem, napawanie, tutaj widzimy tędy, boki napawane, od tyłu tak to wygląda. I taka nakładka, takie dłuto czołowe, 140 zł niecałe, netto. O, i bokiem to tak wygląda w ten sposób, nie? Można sobie popróbować na początku standard, wziąć sobie kilka sztuk takich, zobaczyć, czy realnie nam się to kalkuluje, tak? I jeżeli chodzi o dłuta, to już to by było, temat byłby wyczerpany. Ten system nakładkowy występuje również w AMIE, z tą różnicą, że w AMIE proporcjonalnie są droższe, tak? Tak jak to wychodzi 200, tu 230, to wychodzi 230, a w AMIE, to na końcu Wam podam cennik, mniej więcej na dzień dzisiejszy, a w AMIE dłuto nakładkowe wychodzi 260 zł, czyli to 230, no to tam 260, no i tak proporcjonalnie, tak samo te wychodzą 140, tam wychodzi około 195 zł, no i tak proporcjonalnie mniej więcej ten system AMIE jest droższy, tak? Z tym, że na system AMY nie ma problemu, na hurtowni zamawiam, jest to na jutro, pojutrze, a te dłuta z IQ Partsa zamówiłem w zeszłym roku, miały być na wiosnę, w marcu było opóźnienie produkcyjne i dostałem je realnie w zeszłym tygodniu, tak? Czyli na lipiec. Więc generalnie jakbym chciał teraz to zamówić, no to nie wiem, na kiedy to by było, tak? Na przyszły rok. Jestem przygotowany na ten sezon z tymi dłutami, tymi, czy tymi od ręki. Tutaj nawet mam na palecie, widzicie, cała paleta tych elementów, nie ma problemu. Też przyjechały przy okazji słupice do Horsza, te 850, cała paleta.
Dojechały w końcu dwustronne dłuta Kekerling Horsch. No i przyjechały dłuta, później wam to pokażę. To jest Lemken, tak? Do Lemkena Karata. Super mocne dłuta z węglikami na trzy płytki na dole, tak? Więc w jednym z kolejnych odcinków wam puszczę porównanie właśnie tego. I te dłuta będą w bardzo dobrej cenie do karata, bo one wyjdą w granicach poniżej 300 zł netto, więc oryginał tam kosztuje naprawdę horrendalne pieniądze. Będziemy konkurencją, tak? Mam pół palety, tutaj jest do połowy palety jest wypełnione tymi dłutami, mam setkę, 100 sztuk, więc udało się tyle zakupić na ten sezon, tak? Tych dłut standardowych mam dużo, tych też mam sporo. Jeszcze jest coś takiego jak zestaw naprawczy, który można albo te dłuta, albo jak tu już będzie popsute, coś podziabiemy i tak dalej. Lub taki standardowy zestaw, można sobie zestaw taki spawalny, tak? To jest po 120 zł zestaw spawalny i on się nadaje, bo to wymiarowo jest praktycznie to samo. One są troszeczkę dłuższe, centymetr są dłuższe. Generalnie nadają się do regeneracji, o tak jak tutaj możemy sobie to przyspawać o w ten sposób, tak? Pygi dospawać. Możemy to regenerować jakieś tam dłuta z Michela. Standardowe lub jakieś tam kopyta, jak nam jeszcze coś z tego kopyta zostanie, to można coś takiego sobie jeszcze przyspawać, jak ktoś się lubi kowalstwem spawalniczym bawić. Ale generalnie te końcówki spawalne to są płytki tutaj z węglikiem, tak? To jest napawanie, widzicie? I można sobie to przyspawać, tak? Tu jest miejsce, żeby to sobie przyspawać. One fajnie się nadają do tak. Tu mamy tak dłuto z Alpego. Obcinamy zużyty ten kawałek, obcinamy i wspawujemy, tak? O, widzicie? Taki zestaw naprawczy do tego. Czy tu mamy Masio Gaspardo, to Matille, czy z systemu tego pługów dłutowych, to tak samo. Tu możemy sobie, to się zużyje, tu możemy sobie to wspawać. O, w ten sposób. Obcinamy i dospawujemy sobie coś takiego, tak? Taki zestaw, jak kogoś by to interesowało, trochę parę sztuk na magazynie mam, więc można się o to zapytać. 120 zł to nie są duże pieniądze, tak? Jak ktoś lubi właśnie, ma takich jakichś takich elementów, które szkoda wyrzucić, a za nieduże pieniądze można sobie to zregenerować na częściach takich z węglikiem już, nie? Dzisiaj miałem chwilę czasu, to urwałem sobie trochę malin, pudełeczko malin, tak? Na placu, tak jak widzicie, co my tam mamy? Raptem trzy maszyny zostały, realnie chcemy mieć kultywator i głębosza u siebie na naszym polu, zrobić pokaz właśnie, zgłęboszować pole i kultywatorem zrobić, więc jeżeli nie pójdą do żniw w ciągu 2 tygodni, no to będziemy robić pokazy u nas, tak? Cennik wam zamieszczę na końcu. Jeżeli kogoś cokolwiek interesuje, proszę dzwonić. Ten tydzień ja jeszcze jestem dostępny. Przyszły tydzień chcemy pojechać z żoną na urlop, więc tydzień nas nie będzie. No i później już będziemy dostępni, że tak powiem, całe żniwa i do końca, tak? W przyszłym tygodniu wysyłki realizuję. Brat będzie realizował wysyłki, tak? Zamówienia mogę przyjąć, ale generalnie wysyłki realizuje brat. Więc takich informacji technicznych na dzisiaj. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. W kolejnym odcinku zrobimy system. Opowiemy o tym kultywatorze i o systemie Redlitz Horscha, tak? Pokażę wam, jakie są
jakie są redlice dostępne na ten sezon, jakie są ceny. No i tak po kolei będziemy codziennie coś wrzucać, będę coś wrzucał, żeby odświeżyć po prostu magazyn, tak? Co tam jest na magazynie? Są nowości, są różne rzeczy, niektóre elementy niedługo prawdopodobnie potanieją troszeczkę, bo już mamy informację, że no tak jak zboże tanieje, to i niektóre części tanieją, tak? No a z drugiej strony dużo części kupujemy w euro na dzisiaj, więc euro troszeczkę spadło, więc automatycznie też i na niektórych częściach będzie to widać, tak? Te ceny mamy już tu przeliczone po zakupach w euro, jakie do nas weszły, czyli my to już mamy skalkulowane. Do stanów magazynowych cennik będzie się zgadzał, tak? Na dzisiaj kończę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć. It's your day, believe it. It's your day with destiny. It's too late to leave it. After all, it's your party. Call